Wiewiórki, bobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj nie jestem sam, jest ze mną Paulina. Cześć. Idziemy na grzyby. I porobić zdjęcia, oczywiście, nie? Ale na wstępie chciałbym podziękować, że znowu was przybyło. Dla mnie to jest motywacja do dalszego działania i od razu przeprosić, że mnie nie było 2 tygodnie. Ale wiecie, córcia tam się rozchorowała, potem siedziałem jak dureń głupi i robiłem sklep internetowy. O, buty są. Dobrze, to grzyby jakieś już znaleźliśmy, czyli buta, nie? Sklep internetowy naszej drugiej strony Pajęczaki Online, jakbyście chcieli. To jest terrorystyka, nasza druga pasja, zresztą wiecie o tym. A co dzisiaj? Jest jesień. Jeszcze nie ma takich kolorów, jakie są jesienią. Na południu podobno są, nie? Tak, na południu Polski już jest. No, tam mam bezpośrednie info, bo to Krakuska, także wiecie. Ale przypomnimy sobie czasy dzieciństwa, słuchajcie. Jak się grzybki zbierało. Jak się z kasztanów robiło różne ludziki. Zresztą ludzików nie będziemy robić, bo zapomnieliśmy wykałaczek. No, ale będziemy robić kreatywne zdjęcia, słuchajcie. Mam ze sobą panią z Krakowa. Chyba na sztuce się zna. To powiedzmy. Tak mi się wydaje. Nie, no dobrze się wydaje, ale porobimy jakieś kreatywne zdjęcia albo jakieś makro. Zobaczymy, może pajączki będą. Wiecie co? Wszędzie jest kurna wycinka, nie wolno nam wchodzić. A nie, to jest objazd, dobra. Już możemy wejść w nasze ulubione miejsce. Ano. Także pokażemy wam dzisiaj kreatywne zdjęcia. I czy są grzyby? Mamy już październik, dzisiaj pierwszy października, pierwszy? Drugi. Drugi października, jak to nagrywamy. Także zobaczymy, moi mili. Zatem zapraszam was na film. A i polatamy dronem, ale musimy uciec od lotniska. Bo tu nie wolno. No nie wolno. Zapraszam na film. Będąc, chodząc w lesie, nie możemy omijać różnych rzeczy, typu zobaczcie, jak to jest obrośnięte drzewo. Paulinka kieruje obrazem, więc wiecie, nie? Coś fajnego. Podobają nam się takie porosty, bo mamy terraria i w sumie takie wykorzystujemy. Zatem z ręki Lumixem ma bardzo dobrą stabilizację optyczną. Słuchajcie, ustawiłem kwadracie będziemy robić. Dobra, tak ten. Ustawiłem, że w kwadracie będziemy robić zdjęcie. Przesłona 4.8. 1,25 sekundy, słuchajcie, to w zupełności wystarczy. Ja jestem wysoki, ale ten fragment, który chcę tu pokazać, jest też jeszcze wyżej. Dlatego fajne jest to uchylne okienko właśnie w nim, że można sobie wycentrować. Słuchajcie, te dwie gałązki takie fajne odchodzą na boki. Ale musimy zrobić tak, żeby nie złapać z tyłu nieba, bo niebo daje taką fajną, o, no moim zdaniem przepiękne zdjęcie, gdyż, Paulina, daj na chwilę, gdyż zobaczcie, jak mamy tu drzewo, z tyłu widzicie, jest niebo, niebo jest takim softboxem, bo nie ma chmur, słońce jest zasłonięte, ale to da nam przepały, dlatego staramy się objąć to w ten sposób, ten fragment tutaj, który wam pokazuję. No genialna struktura, moi drodzy, genialna struktura tego zdjęcia, na które zapraszam was teraz.
moi drodzy, nie powiem, słuchajcie, dałem za dużo, to mówię, ale taki jestem, jak każdy ma jakąś przypadłość. Wdzięcznym obiektem, moi drodzy, na w fotografii leśnej, fotografii makro, są muchomory. Muchomor czerwony, czyli Amanita muscaria, święty grzyb słowian. Jak chcecie sobie w wyszukiwarkę, wyszukajcie tej frazy, zobaczycie, co z nim można robić. My takich rzeczy nie preferujemy, bo to jest bez sensu. A szczególnie jak są małe. One są takie pomarańczowo czerwone, malutkie wystają. Te duże też są większe, bo mają czerwo-białe plamki. O, Paulina wam właśnie trzyma, mam nagrany, to wam teraz pokazuję, jaki kadr wybrałem, słuchajcie. I do tego użyjemy, moi drodzy, Sony Alpha 37, Minolta 50 mm makro. Nic więcej nie potrzeba. Przed chwilą miałem problem, myślałem, że się aparat popsuł, ale jednak tylko bateria się popsuła, więc jest ok. Kadr jest bardzo prosty. Grzyb będzie na środku, lekko z brzegu kadru, zresztą zobaczcie, teraz wam go nagrywam. Grzyb będzie lekko z prawej strony kadru. Mchy pięknie go otaczają. I zrobimy zdjęcie na przesłonie F4, ISO 100. I moi drodzy, to wyjdzie nam 1,25 sekundy, w zupełności wystarczy. Dobrze. Ostrość na grzyb. Ustawiłem jeszcze z fotografii astrofotografii, ustawiłem timer, więc to bez sensu trochę jest. Ustawimy sobie na zwykłe zdjęcie. Dobra, idziemy, ostrość ustawiona i jest zdjęcie, tak? Coś tu śpiewa. Ale jeszcze, jak ustawimy timer, o właśnie, dobrze, że mi podpowiedziało. Ustawimy sobie timer na jakieś 2 sekundy. Ustawimy ostrość, weźmiemy sobie kawałeczek tego i zrobimy sobie taką przeszkadzajkę z przodu. Bardzo fajnie wygląda, dobrze. Ustawimy ostrość, lecimy 2 sekundy. Jest jedna przeszkadzajka. Druga przeszkadzajka źle wyszła. Ustawimy sobie na stałe przeszkadzajkę, co? Albo nie, dobra. Nie mam pomysłu na przeszkadzajki. Dobrze, moi mili. Nie mówię, słuchajcie. Ja pakuję sprzęt dalej, idziemy szukać grzybów, ale znaleźliśmy takiego wielkiego grzyba. I co? Zrobimy jeszcze jedno zdjęcie i będzie fajnie, nie? Jak to fajnie na grzybach jest. Każdy na ludzi ma ludzi i tak dalej, że wychodzimy, nie wychodzimy, nie robimy zdjęć i tak dalej. Zobaczcie, cały czas idąc na grzyby znajdujemy jakieś kadry. Nie pokazuję wam wszystkich kadrów, bo to by było bez sensu, bo przyszliśmy tu na grzyby, a przy okazji nagrywam kolejny film z makrofotografią, może tam jakieś krajobrazy znajdą, może łosia znajdziemy, bo kupę widzieliśmy, nie pamiętam? Taką wielką kupę. Nie, człowiek jest za głośny, także zwierzęta już wiedzą, że jesteśmy tu w lesie i raczej zostały spłoszone. Zresztą tam jest wycinka, to są pracownicy. A my idziemy dalej z zagajnikiem. Słuchajcie, wchodźcie w zagajniki. O nie, nie będziemy zdradzać, idziemy, znajdujemy grzyby. Bo to bez sensu. Bez sensu. I traktujcie wyjście jako przyrodę. Idziemy szukać kolejnego kadru, przy okazji zapełniając koszyk grzybów. Oczywiście. Zapraszam was na zdjęcie.
Jesteście jeszcze? Widzieliście przed chwilą, ile grzybów wam pokazałem. Zobaczcie. Chwila, moment na zbierany cały kosz grzybów. Także warto wychodzić. Dobrze. Jako, że mówiłem wam, że będą kreatywne zdjęcia, a mam ze sobą krakuskę. Z dworu na pole wychodzą. I mają pojęcie. Nie, dobra, żartuję. Ustawiliśmy sobie dwójkę. Moi drodzy, ostatnie zdjęcie, które nazwiemy żaba. Zaraz się dowiecie dlaczego. Czyli kolejne zdjęcie makro. Bardzo proste. O, jedno oczko spadło. Dobra, za chwilę ustawimy. Wracając do tematu filmu. Nie, nie zgubiliśmy się w lesie. Ani ja się nie zgubiłem. No, my mamy takie lasy, że nie da się zgubić. Idziecie linii prostej, jak się gdzieś zapodziejecie i zawsze traficie na jakąś drogę domową i tak dalej. Nie mamy takich dżungli, że kilka dni się chodzi po lesie. Taki clickbaitowy tytuł, nie? Wybaczcie. Dobra, chodźcie, zaprowadzę was. Tu na tym poletku, słuchajcie, były te grzyby wszystkie, pozbieraliśmy. A tutaj mamy scenę, moi drodzy. Dwa kasztany, zajmowały mi ręce, miała do przedszkola zabrać. Ale się jej chyba nie udało. Dobrze, zobaczcie. I mamy grzybka. Ja wam to nagram soniaczem, chociaż nie pokazujesz. O, dobrze. W tle będzie piękny krajobraz. Ale jasno. Ale jasno. O. Będzie żaba. Taki tytuł zostawimy? Tak? Chyba, że Paulina wymyśli jakiś inny. Dobrze, to. Jak ustawicie scenerię, to zawsze musicie poprawiać. Gdzieś wam coś będzie przeszkadzać. Ładnie to wygląda, słuchajcie. F4, ISO 100, wiadomo, 1/100 sekundy mi wyszło. Żeby nie przepalić, tak bardziej z dołu zrobimy, albo tak, o. Jeden strzał praktycznie. Pięknie. Z tyłu pięknie nam się rozmył las. Mogłeś zabrać te swoje, te oczka. No, Paulina robi rękodzieło ogólnie i ma oczka takie, wiecie, do figurek i tak dalej. Kurde, fajnie by wyglądało. Chyba, że tak, sfotoshopujemy to, słuchajcie. Będzie zdjęcie zrobione z Photoshopem. Dobra, to tak, okej, to tak zostawimy, no. Milenka się, słuchajcie, ucieszy. Ona lubi takie zdjęcia. Dobrze. Jest. I... zanim powiem wam coś więcej, to w tej chwili zapraszam was na to zdjęcie. Dobrze, chodźcie. Nie tak, odwrócimy. Dobrze, moi mili, jak widzicie, każde wyjście do lasu może być sukcesem. Jakbym nie zrobił zdjęć, mamy cały kosz grzybów, nie? A przyszliśmy tylko odpocząć. Tak, bo do lasu chodzi się odpocząć, słuchajcie. I nawet spacerując przez las odpoczywacie. Zresztą w Skandynawii na przykład to jest na receptę dawane, więc... nie rozumiem, dlaczego u nas nie. Wiecie co? Tylko coś najgorsze. Śmieci. No niestety, śmieci to jest najgorsze, co może... Tutaj nie chodzi zbytnio o żuli. Jedną puszkę tylko znaleźliśmy. Oczywiście mamy worek ze sobą, zabierzemy, wyrzucimy przy lotnisku. Dronem dzisiaj nie polatamy. No, strefa zamknięta. Chyba rozumiecie, nie? W następnym filmie zrobimy... O, pojadę sobie w jakieś jedno miejsce i pokażę wam, jak robię zdjęcia z drona. Co wy na to? Będzie fajnie. Całą rodzinką się wybierzemy, nie? No, my lubimy jeździć ostatnio nad jeziora. Dobrze. To, jak widzicie, każde wyjście może zakończyć się sukcesem. Nie są to wykwintne zdjęcia, które będą, wiecie, pokazane w żurnalach i tak dalej, ale to są zdjęcia dla pasji, dla was. Dla was to są zdjęcia
i rozwijacie swoje umiejętności. I zapraszamy do następnego filmu, może też razem będziemy. Może jeszcze jedno grzybobranie? Może jeszcze jedno grzybobranie. Zobaczymy. Dobra, trzymajcie się. Miłej niedzieli, soboty, bo w soboty już są. Weekendów życzę. Miłego weekendu, dobrze. Trzymajcie się. Do następnego filmu. Pa.